Dzisiaj wciągnie nas owocowy wir za sprawą najnowszego dziecka od Dzikiego Billa. Lecimy! Witajcie serdecznie wszyscy na kolejnym Ostrym Strzale. Na Ostrym Strzale wyjątkowym z tego względu, że jest kolejny Dziki Bill. Tutaj macie, o, część Dzikich Billi akurat tutaj jest pod ręką. Reszta gdzieś tam gdzie indziej wędruje po tych... po tej półeczce, chyba tylko te są widoczne, ale bardzo dobrze, że jest tutaj Hula X, ponieważ wiemy, że nasz dzisiejszy bohater Dzikiego Billa ma być, według słów Dzikiego Billa właśnie, ma mieć moc porównywalną do Hula X. Tak. Bo nasz dzisiejszy bohater to jest to Funky Hula, czyli połączenie sił Dzikiego Billa i Funky Fluid. Funky Fluid jest to browar, prawda? Tak, jest to rzemieślniczy browar z Warszawy, no. Aczkolwiek nie sugeruje ci się tutaj tym, co na przykład tworzy Razor, który łączy, też współpracuje z browarami, czy tak. Z browarem z Tłumostów chyba tylko konkretnie. Koncept Tłumostów, no. I tam mamy w składzie piwo, tu w składzie piwa nie ma. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj macie skalę ostrości 4x10, jest pokazana. I składzikiem już się zajmujemy, moi drodzy. Skład prezentuje się następująco. Tak wygląda skład. Mam nadzieję, że Mike wam przyzumuje tam, gdzie trzeba i będziecie mogli odczytać, jaki dokładnie on jest. Oczywiście w przypadku sosów Dzikiego Billa kupiliśmy sobie go sami za własne pieniądze. Tutaj jest paragonik. Tak jest. I już wam mówię, ile taka przyjemność kosztuje. Dziki Bill Hula, Funky Hula kosztuje 35 zł. No i tutaj mamy plus 12 zł jeszcze wysyłka. Tak jest. Tak. Jest już w sprzedaży oczywiście, kiedy to nagrywamy, co jest logiczne. Co jest logiczne, skoro go kupiliśmy. Tak jest, ale wolę czasami ten fakt zaznaczyć. Zresztą już pojawiały się pierwsze prośby o recenzję. Tak jest, no jak to nagrywamy, to bardzo świeże, bo nawet tego dnia jak to nagrywamy, pojawiły się już dwie prośby. Większość pewnie was, drodzy widzowie, wie, że taka bardzo fajna premiera miała miejsce. No ja jestem podekscytowany, może pewnie zbytnio nie widać, ale jestem podekscytowany, bo bardzo owocowo ma być, myślę, czyli bardzo taki, miło. Jakby to został sos zrobiony pod nas. Dokładnie tak. Jesteśmy miłośnikami sosów owocowych. Tak jest. Hula już stawała w szklanki z takimi tuzami, jak niedawno jedzony Megalodon bodajże? Tak, Megalodon, który i tak w Polsce nie do kupienia. Tak. A tutaj może być jeszcze lepiej. Zobaczymy. Zaraz się zabierzemy za wrażenia zapachowe, ale zanim to, ja tylko jeszcze wspomnę, a może Majku, ty wspomnisz. O czym? Na czym będziemy jeść? A jako, że taki sos fajny, ciekawy, owocowy, to myślę, że idealnym nośnikiem do tego będzie burger. Zresztą nawet na poście Dzikiego Billa możecie zobaczyć, że tam leją go do burgera. Tak jest. Więc będzie to burger Mike tak zwany, żeby nie było kontrowersji, że... No, ale z miejscem smażonym, nie kotletem szczura. No chyba tak jak mówisz. No to jest już tutaj otwarty. Mike'u, kto wącha pierwszy? Zacznie, już trzymasz w ręce, myślę, że... Wiedziałem, że to powiesz. Raczej powinniśmy być zadowoleni z zapachu. Zadziała zasada szybszej ręki. Taki Lucky Luke, no. Wow. W pierwszej sekundzie bym powiedział, żeby takie trochę takie orzeźwienie, ale jakby miętowe uderzało, ale to takie, nie rzeczywiste mięta, tylko takie wrażenie orzeźwienia, poza tym jest bardzo mocno owocowy. Mhm. Czuć jakby to był jakiś sok mango nawet, ale nie, że jakiś gęsty nawet, tylko taki soczek mango. No. Na pierwszym miejscu w składzie jest przecież z mango. Pire z mango robi tu zdecydowanie robotę. No oczywiście jest słodka nuta też. No. Bardzo podobny do huli. Bardzo podobny do huli, chyba nieznaczne, tylko takie delikatne ma różnice to z tą pseudomiętą, co wspomniałem. Podejrzewam, że Mike tego w ogóle nie odczuje. Bardzo żywiający mi się wydaje. Taki, że wręcz chce się przychylić tą butelkę przez ten zapach i macie, wydaje się, że wtedy by się poczuło takie chłodne wręcz orzeźwienie razem z tym mango. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii. Ale podoba ci się w ogóle ten zapach? Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Więc w sumie nie zaskoczył mnie zupełnie, bo mniej więcej tego się spodziewałem. To zdecydowanie, jakby na pierwszym planie czuć ten klimat, rzeczywiście mango, kojarzy to się z tymi klimy, z hulą jak najbardziej, też z sosem hit z pizzy też. Tak? No, mocno owocowy, słodki, tak, dokładnie tego można było oczekiwać. Ostrości żadnych tutaj nie czuć, żadnych papryk, żadnych niczego, nie? Taki owocowy po prostu sok, nie wiem, można powiedzieć. Tak, okej, to co, idziemy szykować burger Majki i za chwileczkę widzimy się w pierwszym podejściu, próbowania go, bo oczywiście drugie podejście to jest tradycyjnie bezpośrednio z Łychy. Zostańcie z nami. Dobra, jesteśmy tutaj z gotowymi burgerami, czyli ja już go biorę i nakładam na Łychę. Łychę spróbuję wam pokazać. Proszę bardzo.
No, konsystencja dosyć lejąca się, ale taka idealna, że nie ma problemu, żeby ogarnąć temat. Dokładnie, taki syropik trochę. Mhm. Mm. Tak się to prezentuje, proszę bardzo. Tak, na sałatę będzie ładnie widać, że jest tam. Mhm. Zobacz. Dobrze. Pięknie. To ci może... Albo dobra, też ci przydozuję. A co? Mhm. Też już... Posłanie dla sosu przygotuję. Tak jest, proszę bardzo. To jemy. Jemy. Dobrego apetytu. Dobrego. Na razie sosu chyba nie czuję. Na razie też nie czuję. Na razie czuję mięso, sałatę. Mhm. Pomidor. No i głównie ser mi się przebija. Czyżbyśmy za mało go dali? Powiem ci, że na razie nic. Też w ogóle nie czuję jego smaku. Mhm. Czuję taki po prostu... Podstawowy burger. Mhm. Powinno być mega owocowo, ale nic nie mam. Pierwszy raz coś, jakaś lekka, minimalna pikantność. No na języku czuję, smaknął. W smaku to nie za bardzo. No właśnie. To jest jak koper filtrzy Houdini. Jest w burgerze, ale jednak go nie ma. Ale akcja. No. No nie wiem, nie czuję go. Ja też nie. Chociaż jak bardzo bym się nie starał wczuwać teraz, to no nie bardzo. No nie, w ogóle go nie ma. No w ogóle ani smak, ani ostrość. No nie wiem, nie istnieje w nim. Mm. Zaskoczyło mnie to. Teraz pod koniec. Jak wcześniej poczułem to poczucie lekkiej ostrości, o której wspominałem, to jakby też taka słodycz się chciała wydobywać, ale szczerze, jakbym nie wiedział, że on tu jest i nie doszukiwał się teraz na siłę, to myślę, że to przeoczył zupełnie. Dobra. Dobra, daj tylko, wytrzemy się i lecimy już. Od razu wyjechał, bo no, jak skoro nie ma, to trzeba go szybko znaleźć. Tak jest. No to ja nakładam. Ja. No tutaj będzie trzeba trochę je przytrzymać na pewno, te łyżeczki. Słuchaj, Majek, zrobimy tak. Dużo z górką. I proszę bardzo, teraz, teraz będziemy trzymać tak, żeby była prosto. Okej. Ty tu będziesz na mnie czekać, a ja pójdę sobie na moment pod kamerę. Dobrze. Żeby pokazać ludziom, jak to wygląda teraz. I tak się to prezentuje, podobnie jak ostatnio. To podobnie jak przed chwilą. Dobra, 3, 4. Wow. Fajna, słodka, owocowa taka pulpa. O kurde, nawet dosyć ostry. Brzoskwinie czuję. Mango, brzoskwinie. Na pewno mi bardziej nawet brzoskwinie na pierwszy planie wleszły, niż to mango. Ale... Delikatne. Trochę jest takie pieczenie na... Delikatne. Gardle takie dosyć wyraźne, takie pieprzne nawet trochę bym to określił. Na takiej mocy, no. Delikatniutkie. Mm. Fajne palenie, ale... Smak jest fajny na pewno. Właśnie smak nawet jakby taką lekką, na początku przez sekundę jakąś taką lekką kwaskową nutę poczułem w tej owocowości. Tej świeżych owoców takich, no. To mnie tak zawiesiło trochę kontemplowałem to. I teraz próbuję właśnie po kolei dotrzeć, co to było. Takich świeżych owoców, jak z cytruny, nie? Z cytrusów, nie? Coś w ten tak, właśnie klimaty, to. Możliwe, że marakuja to dała. I to mnie zawiesiło na moment, tak za trzymało jakby w opisywaniu smaku. Według mnie chyba lepszy smakowo niż hula zwykły, bo przez tą taką mieszankość... Nie, w huli nie było kwasku. A tutaj jest właśnie taki, jakby cytrusy połączyły się z tymi... Ani huli X też nie było czegoś nie, takiego. Bo w huli X tak samo smakowała jak hula dokładnie. Bo mocniejsza była to. A tutaj jest właśnie taki owoc, taka świeżość jakby od jakiejś pomarańczy i innych rzeczy. Tak, to nie marakuje, to pewnie da. Szczerze? To jest to zajebiste. Zajebiste. Jest. Tylko dlaczego tego nie było czuć z burgera? To ani nie pali, ani nie gryźnie. Nie. To jest takie po prostu takie lekko... To przypomina takiej duszącej ostrości, ale to nie ma takiej mocnej natężenia, żeby dusić. Ale nie wiem, czemu się to kojarzy z działaniem ostrości od pieprzu. Czy nie wiem czemu. Wiem czemu, bo tak czuję, ale... To nie idzie... To jest taki jakby łagodniejszy pieprz? Nie wiem, bez sensu. Trudno mi to opisać. No tak jakby użyć pieprzka, ja po prostu taką moc. No coś może, ale czuję... No możliwe, że tak. Czuję na gardle, że cały czas jest. Jest ale w takim stanie to jest, fajne to jest. To jest moc chyba zwykłej huli, według mnie. Też mi się tak wydaje. Na pewno nie X. X był mocniejszy. To jest chyba jak zwykła hula. Słuchajcie, no jest to... Ale... Polecamy. To oczywiście, że tak gorąco polecamy, ale nie ma tego klimatu mięty, co wyczułeś zapachu. Nie, w ogóle. No. Czy jest to orzeźwiający? Nie. Troszeczkę może tak. Bardziej może zapach zapowiada jakieś orzeźwienie, ale moim zdaniem jest przyjemny, owocowy. Znaczy, to nie idzie taki klimat, jakbym ty bark, jabłko mięta. Nie, o to mi nawet chodziło. Chodzi bardziej, czy to jest jakiś sok właśnie mango, jakby się piło, przypomina. W sumie nie.
Dobrze, słuchajcie. To jest coś idealne, żeby zacząć swoją przygodę z ostrożnością. Tak, kurczę, w sumie powinniśmy być tak entuzjastyczni, może jak przy Megalodonie nawet. Tylko w Megalodonie zupełnie się nie spodziewaliśmy, czego tam otrzymamy. A to już wiemy. Dzik już nas nauczył tego, że jest dziki już nas zajebisty. Nauczył, więc może dlatego tutaj nie ma takiego, bo po prostu. Dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy. No. Więc powinien tutaj naprawdę być naszej. No, naprawdę, słuchajcie, jest naprawdę entuzjastyczny. Spory entuzjazm, zresztą sami zobaczycie zaraz pewnie na ocenach naszych, które się pokażą, że będzie nieźle. Prawda? Ostrościowo nie? Ale słuchajcie, no musimy to mówić cały czas. Jeśli oczekujecie od nas hardkoru, to my to robimy tylko od święta, a to jest content, który chcemy robić. To jest content, który chcemy robić, takich sosów szukamy. Dokładnie. Muszę tak powiedzieć, na Megalodonie tak powiedziałem tutaj. No też trzeba powiedzieć. Dobrze, nie trzymamy was w takim razie dłużej. Gorąco polecamy jeszcze raz z całego serca. Dziki Bill, Funky, Hula, nieźle nam tu się rozhulał. Chociaż w burgerze się nie rozhulał, ale z łyżeczki. No ale z łyżeczki, no właśnie. Może dlatego ten entuzjazm nie jest taki aż taki mocny, bo w tym burgerze to było dziwne. Tak, bo to już zastanawia, jak to będzie w innych daniach, nie? Dokładnie. Próbujcie. Naprawdę warto dać mu szansę, bo smakowo naprawdę on jest wybitny i warto popróbować. My też popróbujemy, na pewno będziemy szukać w jakich daniach. No, gdzie się jego smak dobrze wydobywa. Tak. Dobrze, słuchajcie, nie trzymam was już dłużej. See ya! Hejo.